Włosiki, loki albo luźno rozpuszczone i naturalne. Ile pań młodych, tyle pomysłów na jedyną i niepowtarzalną ślubną stylizację. Tegoroczna moda ślubna podpowiada dwa wyraźne trendy. W tym roku modnych jest jakby wiele kierunków. Jest modny i makijaż glamour, przydymione oko. Modny jest makijaż w pastelach i zawsze modna kreska. Lekkie upięcia, naturalne, jak najbardziej naturalny wygląd. Dodatkowo bardzo delikatne, naturalne odcienie koloru włosów. Wszystko, co z naturą związane. To jednak wisienka na torcie przygotowań. Przyszli nowożeńcy będą musieli przejść przez szereg organizacyjnych problemów, które staną im na drodze. Jeśli chcą ich uniknąć, warto zatrudnić konsultanta ślubnego. Ten może zorganizować nawet pobyt w spa tuż przed najważniejszym dla młodej pary wydarzeniem. My mamy podpisane umowy z różnymi podwykonawcami. Mamy ceny niższe. Znamy się na tym. Wiemy, gdzie skierować klienta. Pamiętamy o wszystkim. No i staramy się, aby klient uniknął stresu i miał wesele jak z marzeń. By przygotować się do wesela, nowożeńcy biorą lekcje i pod okiem profesjonalnego tancerza uczą się popisowego pierwszego tańca. Potem wykwintny tort ślubny i pyszna zabawa do białego rana, najlepiej pod okiem wykwalifikowanego wodzireja. W romantyczny nastrój wprowadzi weselników laserowe show. Jest to niezwykle emocjonalne, jest to niezwykle uczuciowe, daje przeżycie równie dla pary młodej, jak i dla wszystkich gości, uczestników wesela. Jest to barwne, bajkowe, które przenosi młodą parę w świat jakiś taki cudowny, taki jakich sobie chcą wymarzyć. Wszystko skrupulatnie dokumentowane filmowo i fotograficznie. Niektóre zdjęcia można będzie wywołać na miejscu. Poza obecnymi fotobudkami jest już możliwość drukowania zdjęć bezpośrednio ze smartfona. Polega to na tym, że dzięki darmowej aplikacji, którą instalujemy sobie na telefonie, poprzez cały dzień robionych zdjęć mamy możliwość wydrukowania tych zdjęć już przed północą bezpośrednio z drukarki, którą udostępniamy nowożeńcom. Na koniec dnia, pełnego emocji, specjalnie dla młodej pary romantyczna sypialnia. Takie ślubne trendy zaprezentowano w Harbutowicach. Targi były bardzo potrzebne. Pokazaliśmy naszą piękną okolicę. Bardzo dużo firm lokalnych, które tutaj dzisiaj się znajdują, mają okazję się zaprezentować i udowodniliśmy, że nie odstajemy od dużych firm i od dużych targów ślubnych. Hanna Blokasz-Bacza, portal OX.pl.